gdzie najlepiej, a Józek się ustawić? Może nawet tutaj, jak są w cieniu. Ja myślę, że chcemy do cieniu, to nikt nie będzie mruzł, tak jak są, to będzie masz wodę? Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Wyruszy kiedyś tam, a w ramce swego chaldejskiego będzie taki czas i usłyszy. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecaną daje ci Pan. Prosić Cię, Maryjo, dzisiaj, gdy wokoło czyha tyle gór. Zostań z nami, Matko ukochana. Jako podziękowanie Opatrzności Bożej za wszystkie otrzymane łaski udzielone podczas pielgrzymki oraz za szczęśliwy powrót, odmówmy wspólnie modlitwę Pańską. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, który rozporządzasz czasem naszego życia, użyj sługom Twoim daru trwałego pokoju. Niech ci, którym w zdrowiu pozwoliłeś powrócić do swoich codziennych zajęć, pod Twoją opieką zawsze czują się bezpieczni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Serdecznie witam pielgrzymów. Za chwilę pokropię Was jeszcze wodą święconą na powitanie w naszym kościele. Weźcie wodę, napijcie się, by troszkę odpocząć przed mszą świętą. I jak będziecie gotowi, zapraszam do świątyni. Zapłać. Jeszcze pokropimy. Wszystko przygotowane. Zgodnie z tradycją robimy. Bóg zapłaci. Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje jej oblicze, na nim święte rysy dwie. Zrok na smutny zapostany, jak by chciała, 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 j
uroczystość, jak to jeden z księży ujął, obchodzimy imieniny naszej parafii. Przychodzimy do tronu Matki Bożej, tutaj, gdzie mieszkamy, tutaj, gdzie na co dzień żyjemy. Przychodzą zarówno pielgrzymi, którzy już 3 dni wędrują tutaj do tego kościoła, z naszej parafii, z naszego sąsiedztwa, abyśmy w drodze przygotowali nasze serca do spotkania z naszą Matką. Są tu obecne Panie i wszyscy inni zaangażowani wolontariusze, którzy pięknie zadbali o to, abyśmy po mszy świętej mogli spotkać się wspólnie i razem cieszyć się przy bogato znajomym stole właśnie naszym świętowaniem uroczystości związanych z naszą parafią. Cieszę się w końcu, że mamy służbę liturgiczną, bo też pięknie sprawują się przy ołtarzu i w ten sposób możemy zamknąć nasze powitania, witając także wszystkich duszpasterzy zaangażowanych w parafii, wszystkich księży, którzy sprawują teraz przeświętę oraz nasze siostry zakonne. Cieszę się, że wszyscy przyszliście po to, aby uwielbiać Matkę Bożą u jej świętego tronu. Cieszę się, że możemy świętować, mimo że tyle tysięcy kilometrów od Częstochowy, właśnie naszą Matkę Częstochowską, Królową Polski i naszą Matkę. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czy święto liturgiczne przypada jutro, ale ze względu na praktyczne rozwiązanie dzisiaj chcemy w sposób szczególny oddać cześć tej, która jest patronką naszej parafii, naszego kościoła od 45 lat, kiedy ta wspólnota tutaj powstawała na tym terenie. Kochamy Matkę Najświętszą, bo ona jest naszą królową, ale też ta godność związana jest z naszą odpowiedzialnością. To jest zadanie, które stoi przed każdym z nas. Mamy kochać Matkę Najświętszą, bo chcemy mieć udział w jej miłości, jaką miała do Jezusa i uczyć się od niej tego posłuszeństwa. Zobaczmy, kiedy Archanioł przychodzi do Marii i ona mówi: niech mi się stanie według słowa Twego. To jest właśnie to fiat, istabat mater dolorosa, stała pod krzyżem wierna aż do końca. To słowo tak zostało wypełnione właśnie pod krzyżem i dalej prowadziła i prowadzi Kościół, modli się za nas dzisiaj w niebie do swego Syna. Ona jest tą, która modli się za nas, modli się do swojego Syna. A kto kocha prawdziwie Matkę Najświętszą, to jego miłość rozciąga się także na całe Boże stworzenie, zwłaszcza na innych ludzi. Dzisiaj tak wiele jest niechęci, nienawiści. Miłość to nie znaczy, że ja czy każdy z nas będzie czuł się dobrze z osobami, które są dla nas bardzo nieprzyjemne, ale to nie znaczy, że ja tej osoby nie kocham. To jest trudna miłość, do której my wszyscy jesteśmy wezwani. To nie znaczy, że wszyscy są dla nas przyjemni, tak nigdy nie było i nie będzie. Ale miłość jest czymś, co szuka dobra drugiego człowieka. Nawet ten człowiek nie musi o tym wiedzieć. I o to też ona uczy nas dzisiaj, Matka Najświętsza, abyśmy byli dla siebie właśnie gotowi do podejmowania trudnej miłości, ale też
Maria przypomina nam, że mamy też kochać naszą historię, naszą ojczyznę, tradycję, kulturę, z której wyrośliśmy, bo ona jest zbudowana, wyrasta właśnie z Ewangelii, z Chrystusa. Dzisiaj na nowo szerzy się pogaństwo w Polsce i tutaj też odnawiają się kulty pogańskie, które nie mają nic wspólnego z naszą tradycją. To mogła być historia jakaś, ale przecież całe nasze dziedzictwo, ta kultura, której my oddychamy, w której żyjemy, jest związana z chrześcijaństwem. Kiedy mówi się o prawach człowieka, to przecież chrześcijaństwo, Kościół przypominał o tych prawach, przykazaniach, które są wpisane w ludzkie serce. Modlimy się do Matki Najświętszej, która jest królową naszą, królową całego naszego narodu, byśmy ciągle słuchali jej wezwania i uczyli się słuchać słów jej Syna Jezusa Chrystusa. Maryjo, nasza najlepsza Matko, dopomóż nam dziś, przeżywających Twoje święto, wiernie kroczyć drogą Bożych przykazań i wysłuchaj wszystkich modlitw naszych pielgrzymów. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu Chryste, przyjmij nasze modlitwy, które z wiarą zanosimy do Ciebie przez stawiennictwo Twojej i naszej Matki, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Dzisiejszą niedzielę świętujemy nasz odpust parafialny. Z tej okazji można uzyskać odpust darowania kar dla siebie lub dla zmarłej osoby. Należy być w stanie łaski uświęcającej i odmówić modlitwy Ojcze nasz, zdrowaś Mario i chwała Ojcu w intencji własnej lub zmarłej osoby. Dziś po każdym przyświętej zapraszamy do kawiarenki na obiad, ciasto i kawę przygotowaną przez grupę naszych pań parafianek. Dziękujemy paniom, które na tę uroczystość upiekły ciasto i przygotowały obiad. I też z okazji dzisiejszego odpustu chciałbym podziękować księdzu gościowi, księdzu Wojciechowi Mula z Kulu za przewodniczenie tej mszy świętej i dziękuję też księżom koncelebransom. I też dziękuję wszystkim uczestnikom pielgrzymki za to, że dotarli i modlą się wspólnie z nami tu w naszej świątyni parafialnej. Dziękuję wszystkim naszym parafianom, gościom. A na to świętowanie, do którego już zapraszam, aby nie opuszczać świątyni od razu po zakończeniu mszy świętej, ale żeby pójść dalej świętować w naszej wspólnocie, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.